Czy to koniec inflacji? Inflacja spada przecież na całym świecie. O tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry, Przemku, witaj. Dzień dobry, Zbyszku, witam Państwa. Inflacja w USA 3.0, ta podstawowa, najważniejsza, bo bazowa jest wyższa 4.8. No ale to są dobre informacje. Czy rzeczywiście inflacja będzie spadać? Czy mamy powody do optymizmu? Faktycznie dzisiejsze stopy inflacji w zasadzie w większości krajów, niemal wszędzie, są niższe niż te, które obserwowaliśmy kilka miesięcy temu, szczególnie rok temu, mniej więcej o tej porze. W świecie zachodnim ta inflacja była najwyższa od 4 dekad. W Polsce te maksima mieliśmy później, bo mieliśmy je na początku tego roku. Zbliżała się ona do 20%, więc w ogóle bardzo wysokie poziomy. Teraz też jest to już niewiele powyżej 10%, więc można odnieść takie wrażenie, wow, problem rozwiązany, tak? Wywiesić białą flagę w tej walce z banków centralnych poprzez podnoszenie stóp procentowych, no bo przecież skoro mieliśmy w Stanach 9, mamy 3, skoro mieliśmy w Polsce prawie 20, mamy niewiele ponad 10, no to przecież to jest ogromna poprawa. No i po części można powiedzieć, że to jest prawda, że jest trochę dobrych informacji. Jeśli popatrzymy szczególnie na inflację w świecie zachodnim, to widać pewne osłabienie presji inflacyjnej, która jest kluczowa do tego, czy ta miara inflacji jest do utrzymania w dłuższym okresie. Bo tak naprawdę to jest zadanie banków centralnych. Bank centralny ma wyznaczony cel inflacyjny w postaci cyfry. W USA to jest 2%, w Polsce to jest 2,5%. I oczywiście ten cel jest takim drogowskazem, jest takim punktem, do którego bank centralny zmierza, ale jakby zadaniem jest stabilność cen, rozumiana jako osiąganie tego celu inflacyjnego w sposób stały. Lepiej jest tego celu nigdy nie osiągnąć, ale być blisko, niż osiągnąć go raz na 5 lat, ale w międzyczasie mieć raz inflację 10%, a raz deflację, czyli spadek cen. Dlatego też wydaje się, że jest przedwcześnie, aby mówić o tym, że to jest koniec problemów z inflacją. Bo po pierwsze, przypomnijmy, jeśli chodzi o kwestie globalne, przypomnijmy, że czerwiec, a teraz właśnie mamy publikowane dane za czerwiec, to jest okres najwyższych cen ropy naftowej w ubiegłym roku na rynkach światowych. Właśnie, bo może ulegamy pewnej iluzji ze względu na efekt bazy. Bo to jest po części prawda. Jakby, tak jak powiedziałem, szczególnie w USA widać pewną poprawę także w zakresie presji inflacyjnej, czyli jeśli sobie wyeliminujemy, ekonomiści zazwyczaj potrafią to robić, wyeliminujemy te kwestie bazy, to wtedy widać też pewną poprawę w tych danych z USA. Tym niemniej ten efekt bazy też tu się kłania. Dlatego właśnie, tak jak powiedziałeś na początku naszej rozmowy, inflacja bazowa, gdzie ten efekt bazy, jakkolwiek dziwnie brzmi, jest mniejszy, to jest prawie 5%, podczas gdy inflacja ogółem to jest 3%. Dlatego, że po prostu ceny paliw dzisiaj w Stanach Zjednoczonych na stacjach to jest nieco ponad 3 dolary za galon, 3,5 mniej więcej. W okresie szczytu w ubiegłym roku to było 5 dolarów za galon, więc jest dużo, dużo taniej, tak jakby 30% taniej. Natomiast jakby ten czerwiec był bardzo wyjątkowy. Kolejne miesiące nie będą już tak sprzyjającym punktem odniesienia i w Stanach ta inflacja zacznie powoli rosnąć w drugiej połowie roku. I teraz kwestia tego, na ile ten konsument będzie mocny, na ile on jakby już jest pod presją tych wyższych stóp procentowych i będzie mniej wydawać, a na ile jakby będzie dalej na tyle mocny, że ta cały czas za wysoka inflacja, bo cel jest 2%, jest obecnie 3%, tak jak powiedziałem, w kolejnych miesiącach będzie wyżej, to jakby kwestia tego, czy konsument pozwoli na to, żeby ona w przyszłym roku zaczęła wracać do 2%, czyli do tego celu Fed. I o tym nie należy zapominać. Podobnie jest w Polsce, gdzie w ogóle jesteśmy od celu bardzo daleko, tak jakby nadal powyżej 10%, a mamy cel 2,5%. I tutaj już rynek dyskontuje spore obniżki stóp procentowych ze strony Rady Polityki Pieniężnej. Nawet 3. Tak, a jakby wewnątrz tej naszej inflacji też jest, powiedziałbym, więcej powodów do niepokoju, dlatego że ta presja inflacyjna w ramach tych kategorii tak zwanych dyskrecjonalnych, czyli gdzie siła konsumenta ma duży wpływ na to, jak te ceny się zmieniają, dalej jest dość spora, więc powiedziałbym, że w świecie zachodnim u nas te stopy procentowe są wyższe niż na zachodzie, ale realne stopy procentowe, czyli stopy procentowe minus inflacja, u nas są dalej dość mocno ujemne. Będą obniżane. Polityka fiskalna, czyli to, co głównie robi rząd, też raczej jest dość wspierająca popyt, czyli wspierająca wydatki.
I to może sprawić, że to sprowadzenie inflacji do celu u nas w ogóle będzie trudniejsze niż na Zachodzie. W Stanach Zjednoczonych, tak jak powiedziałem, pewne kwestie wyglądają lepiej, w Europie Zachodniej też trochę lepiej, no ale banki centralne stoją tam przed trudnymi dylematami, bo wiele danych dzisiaj wskazuje na możliwość wystąpienia przynajmniej jakiejś płytkiej recesji, tak? A jakby w ekonomii nie ma nic na pewno i nie możemy sobie powiedzieć, że dokładnie tyle, a tyle mają te stopy procentowe wynosić, żeby ta inflacja wróciła do celu. Banki chciałyby to wiedzieć, no ale oczywiście mogą tylko metodą małych kroków, dlatego te zmiany się dokonuje z miesiąca na miesiąc, a nie jednorazowo, próbować i obserwować efekty, tak? Czy tą inflację obniżamy już wystarczająco, bo nie chcemy jakby zrobić za dużo, no bo wtedy ją obniżymy na pewno, ale jakby zabijemy gospodarkę. Więc jakby ten dylemat moim zdaniem cały czas jest aktualny. Jesteśmy na pewno globalnie, a nawet w Polsce, dalej na tej drodze. Jesteśmy jakby bardziej zaawansowani, gdzie widzimy pewne efekty, które już przychodzą, ale dalej ten dylemat jest. To nie jest ten punkt, gdzie banki centralne mogą powiedzieć, dobrze, ten problem już jest za nami. Możemy sobie jakby te stopy gdzieś tam ustabilizować na niższym poziomie, bo już problem inflacji rozwiązaliśmy. Dominuje takie skojarzenie, że EBC ogląda się na Fed, no a bank centralny w Polsce pewnie powinien się oglądać na EBC. Ale czy tak jest? Czy taka jest polityka NBP-u? Moim zdaniem taka nie jest i taka nawet też nie powinna być. W przypadku EBC faktycznie mam czasem takie trochę wrażenie, że Europejski Bank Centralny patrzy na to, co robi Fed i jakby stara się trochę gdzieś dopasować na swoją politykę, ale uważam, że każdy bank centralny powinien starać się prowadzić ją w sposób w miarę niezależny. Oczywiście to, co robi, to, co robią te największe banki centralne, ma wpływ na całą globalną gospodarkę, nie tylko na USA. To, co robi Fed, przecież wpływa na USA, ale wpływa poprzez, nie wiem, popyt na amerykański import, też na cały świat, poprzez kurs dolara, poprzez wyceny na giełdach. To wszystko ma znaczenie, więc to nie jest tak, że jakby możemy żyć na bezludnej wyspie, ale z drugiej strony każdy bank centralny ma swój cel inflacyjny i jakby no, banki mają sztaby ekonomistów, ekspertów, którzy powinni i przygotowują projekcje inflacji, uwzględniając to, co robią te inne banki centralne, uwzględniając kursy walutowe i wszystkie inne czynniki, popyt zewnętrzny. I taka projekcja pokazuje, no dobrze, to jeśli to wszystko uwzględnimy, to czy ta inflacja nam zmierza do celu, czy nam nie zmierza do celu. I jakby na tej podstawie powinny być podejmowane decyzje. Jeśli ta inflacja cały czas jest powyżej celu, w okresie tej projekcji, to jest zazwyczaj około 2 lata, no to po prostu trzeba podnieść stopy procentowe albo zastosować inne narzędzia, chociaż inne narzędzia zwykle są mniej efektywne, do tego, żeby ten popyt zmniejszyć i sprawić, że przynajmniej sądzimy, że w perspektywie tych 2 lat dojdziemy do tego celu inflacyjnego. Czyli co zrobić, żebyśmy w Polsce nie wywiesili zbyt wcześnie białej flagi? Czy twój sposób myślenia jest bliższy myśleniu 2 osób z RPP, które mówią, za wcześnie nawet o podwyżkach powinniśmy raczej myśleć? Znaczy, no tak jak w zasadzie odpowiedziałem trochę na to pytanie, prawda. Bo tak jak powiedziałem, powinniśmy patrzeć na projekcję inflacyjną, patrzeć, czy przy obecnych założeniach dochodzimy do celu inflacyjnego w okresie projekcji. Ona, tak jak powiedziałem, jest dość długa, to jest nawet ponad 2 lata. No i jakby wiadomo, że są jakieś skrajne sytuacje, w których to dojście do celu w ciągu 2 lat mogłoby nie być pożądane, bo miałoby bardzo drastycznie negatywne efekty dla gospodarki. Tak, ale chyba tak dzisiaj nie jest. Gospodarka, oczywiście jest masa zagrożeń. Tak mieliśmy przed chwilą dane z niemieckiego przemysłu, najgorsze od wielu lat, sugerujące możliwą recesję właśnie w niemieckim przemyśle, co może też mieć wpływ na naszą gospodarkę. Więc to nie jest tak, że RPP jest w takiej swobodnej sytuacji i może powiedzieć, dobra, podnośmy sobie te stopy procentowe, na pewno polska gospodarka sobie z tym poradzi. No nie ma nigdy takiej pewności. Tym niemniej wydaje się, że no na razie nie ma tej perspektywy osiągnięcia celu inflacyjnego i o ile sądzę, że ta inflacja będzie niższa, bo jakby dzisiaj często obserwuję taką dyskusję w mediach finansowych, 2 obozy, jedni mówią, że inflacji nie ma, drudzy mówią, albo że problem jest rozwiązany i za chwilę jej nie będzie, a drudzy mówią, że jakby ta inflacja tylko będzie rosła, tak jakby ona spadnie z tych poziomów, na których jesteśmy. No niemal na pewno spadnie do poziomów jednocyfrowych wkrótce i raczej się na tych jednocyfrowych poziomach zatrzyma, o ile nie nastąpi jakiś szok w stylu skokowy cen ropy wywołany czymkolwiek, tak?
ale to jakby nie powinno nas zadowalać, bo mamy cel 2,5, a nie, nie wiem, 6 czy 7%. Więc moim zdaniem jesteśmy na razie dość daleko od tego, żeby tą stabilność cen rozumianą jako przywrócenie inflacji na stałe w okolicach 2,5% osiągnąć. O tym, czy to już koniec walki z inflacją, rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję, Przemku, za rozmowę. Miłego dnia, pozdrawiam. Dziękuję też. Miłego dnia, do zobaczenia.